Live shot to generalnie dobre szoty robi! Dobre szoty! Live shot generalnie bardzo dobre szoty robi. No tak. Nie, dzisiaj cyganka podchodzi do nas w Mielnie i się pyta, czy może nam wywróżyć. A my powiedzieliśmy, że nie, bo nie mamy drobnych. Siemanko, Zikcio, nie wiem, Zikcio odpoczywa. My powiedzieliśmy, że nie chcemy, żeby nam wróżyła. Ona mówiła, że mamy, że ona chce za pieniądze. Powiedziałem, że nie mamy drobnych. A ona tam zaczęła dupę zawracać, a mój kolega mówi, żeby odeszła. Ona tam zaczęła gadać, że jak będzie deszcz padał, to będzie klątwa. Siemano, ziomeczku, kiedy i gdzie dokładnie będziesz w Zielonej Górze? Zobaczymy, mordeczko, snapa oglądaj. No i mówiła, że jak będzie deszcz padał, to będzie wtedy kapało z jej piz na naszą głowę. Takie rzeczy gadała. A mój ziomeczek ją wyjaśnił w taki sposób, że żałuję, że nie miałem aparatu. Wszyscy ludzie się śmiali. Dosłownie wszyscy. Tam było, nie wiem, na ulicy chyba masa ludzi, wszyscy się śmiali. Serio. To niezła cyganka, no. No i elegancko, wariaty. Mamy piąte miejsce, jest całkiem fajnie. Baba opętana, no powiem wam, że masakra, nie? I a mój kolega do niej tak na całą, bo ona tak na całą ulicę krzyknęła, że jak będzie deszcz spadł, to z mojej pis będzie na was kapał coś, Nikola, coś tam. Dobry wieczór. Pozdro Nikola, piona. A mój ziomeczek do niej, o, poliglotka jebana się znalazła. Ja myślałem, że padną, to w taki sposób fajny powiedział, że mistrzostwo świata, serio. Kurde, powiem wam tak. Ludzi... Nie wiem, czy ludzi się powinno szanować, ale na pewno traktować się powinno z wzajemnością, nie? Jak ktoś jest chamski, to też trzeba być chamskim. Nawet to jest moje zdanie takie, nie?